Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam w kolejnym bułgarskim odcinku cyklu Nummi Lokfuntur. Za mną Narodowe Muzeum Historyczne w Sofii. W tle widać zamgloną, zachmurzoną górę Witosze, a za mną park archeologiczny, gdzie mamy szereg stel i innych kamiennych zabytków z czasów antycznych. Wśród zabytków kamiennych dominuje II i III wiek, okres też najciekawszy w numizmatyce regionu. Również ikonografia, jak chociażby obecność Heraklesa na tej tutaj płaskorzeźbie będącej częścią większego mauzoleum datowanego na II-III wiek, to także motyw powszechny w mennictwie prowincjonalnym. Tutaj widzimy żołnierza, określonego jako wojownik. Inny motyw to dzik. Fragment architrawu z Bukranion. Tutaj akroterion świątyni datowanej na III wiek. Jak widzimy, z obszaru Pleven. W Sofii mamy zresztą wiele zabytków, które wiążą się z historią nie tylko Serdyk i najbliższych okolic. Gromadzono tutaj także zabytki z innych ośrodków Bułgarii, co nie oznacza, że nie warto odwiedzić regionalnych muzeów. Najbliżej w zachodniej Bułgarii mamy znakomite muzeum archeologiczne w dawnym Filipopolis, obecnym Płowdiw, czy obecny Kiustandiu, dawna Pautalia. To także ważne miejsca z dobrymi zabytkami. Motyw mitry na monetach akurat rzadki, natomiast w stelach nagrobnych, a także po prostu jako wyobrażenia Boga w jego przybytkach, dość częsty, także na obszarze Tracji. Tutaj widzimy akurat relief z Nikopolis ad Istru. A tutaj już wczesne Bizancjum, VI wiek i właściwa dla tego okresu stylistyka. Przejdźmy bliżej muzeum. Tutaj mamy dalszą część lapidarium pod dachem. Widzimy nieco okazalsze, a może nawet zdecydowanie okazalsze obiekty, zarówno stele nagrobne, ołtarz i tutaj motyw jakże istotny dla sztuki kolonialnej, mianowicie wilczyca karmiąca Remusa i Romulu. Zgromadzone tutaj, jak Państwo widzą, licznie fragmenty świątyń, ołtarze, stele nagrobne i komemoratywne są w różnym stanie. Niektóre znakomitym, jak chociażby ten tutaj ołtarz poświęcony przez Gajusza Juliusza Saturninusa Apollonowi. Właściwie Apollinowi, ponieważ mam do czynienia z inskrypcją łacińską. Częsty
motyw to jeździec tracki. Widzimy go tutaj, na tej steli, na tej. Widzimy także motyw gladiatorów. Oczywiście nie brak wieńców jako ilustracji, zwłaszcza w stelach nagrobnych, scen ucztowania. Mamy także trochę popiersi i tutaj, skoro była mowa o jeźdźcu trackim, bardzo ładnie zachowana stela nagrobna z przedstawieniem tegoż. Przy samym wejściu do muzeum znakomity przykład reliefu z obszaru Tracji, marmurowy sarkofag Severy Ingenui z Ratiarii, datowany na przełom II i III wieku, zatem na czasy Severów. Proszę zwrócić uwagę na bogactwo motywów. Mamy tutaj i szereg erosów, i wizerunki, zarówno Severi Ingenui. O, właściwie to mogą być jej dwa wizerunki z obu stron. Mamy gorgonejony na górze, bądź też maski. Ewidentnie mamy maskę tragiczną na dole. I motyw, który także pojawia się w mennictwie trackim, Thanatos, bóstwo śmierci. Także symetrycznie z obydwu stron, właśnie śpiący z wygaszaną pochodnią. Z drugiej strony muzeum w lapidarium zaczynamy od obiektów jeszcze z wieku III, ale tutaj im bardziej idziemy w prawo, tym bliżej już do średniowiecza, obiekty z okresu bizantyjskiego i tureckiego, a bardziej w głębi już nie tylko średniowiecze, ale nawet już wiek XIX, jak chociażby tutaj mamy stelę wciąż greckojęzyczną, ale proszę zwrócić uwagę, już z 1887 roku. Wewnątrz również miesza się sztuka już XIX-wieczna ze znakomitymi przykładami reliefu z okresu rzymskiego. Proszę zwrócić uwagę tutaj na analogię w marmurze do słynnego tondo z wizerunkiem Septymiusza Severa Julii Domny oraz młodych Getty i Caracalli. Akurat tamten obiekt jest z Egiptu, natomiast widzimy, że mamy tutaj też analogie trackie, przy czym w płaskorzeźbie. Pamiętajmy jednak, że historia Tracji, czy też obecnej Bułgarii, zaczęła się nie tyle w czasach rzymskich, czy nawet wcześniej greckich. Mamy także tutaj sporo zabytków z okresu epoki brązu oraz wczesnego okresu żelaza, włączając w to kosztowne ozdoby, zarówno brązowe, jak i złote. Rzecz jasna, żelazo dotyczy przede wszystkim broni.
Całkiem imponująco przedstawiały się skarby datowane jeszcze na drugie tysiąclecie przed naszą erą. A nawet być może trzecie tysiąclecie w przypadku tych ozdób pokazywanych w kaplotach. Narodowe Muzeum Historyczne ma także całkiem niezłe zbiory malarstwa, zarówno malarstwa wazowego, zarówno czarno, jak i czerwonofigurowego. Jednak najwspanialsze obiekty to złoto i słynny skarb z pana Guriszty, datowany na drugą połowę IV bądź też początek III wieku i będący świetnym przykładem złotnictwa nie tyle trackiego, ile greckiego, ponieważ wiemy, że tego typu drogocenne przedmioty, a mamy tutaj, jak widać, przepiękne rytony. Mamy także fiale, czyli kultową misę z przedstawieniem głów o wyraźnych cechach negroidalnych. I kolejne rytony. Widzimy tutaj wyraźne cechy sztuki greckiej, o, chociażby w tym najwspanialszym obiekcie, czyli właśnie rytonie w kształcie amfory z centaurami. I wspaniale przedstawionymi scenami mitologicznymi. Wiem, że interesują Państwa przede wszystkim monety, a zatem tylko krótko pokazuję skarb też bardzo cennych naczyń, nieco wcześniejszych z V jeszcze i IV wieku przed naszą erą, z bardzo ciekawą fialę z imieniem odryskiego króla Kotysa. Tutaj mamy inskrypcję. I przechodzimy do ekspozycji monet, a wśród nich w znakomitym stanie tetradrachmy Filipa II. Ale także Patraosa, oczywiście nie zabrakło z złotych staterów Filipa II i Aleksandra III. A tutaj mamy właśnie wspomnianego Patraosa, duży zbiór monet. I jeszcze więcej Patraosa. Różne typy, proszę zwrócić uwagę na mnogość stempli, także mamy tutaj kilka podtypów rewersów. Mamy tu także skarby arystokratek trackich, jak chociażby tutaj z bogatymi ozdobami, a także znakomite przykłady uzbrojenia z wieku V i IV przed naszą erą.
poza całkiem niezłym zbiorem rzeźb, mozaik. Mamy także oczywiście więcej reliefów z motywem jeźdźca trackiego. Mamy także unikatowe przykłady sztuki jubilerskiej, złotnictwa, konkretnie wizerunki w srebrze Julii Mezy. Przypomnijmy, to obszar bardzo ważny dla dynastii Sewerów, Julii Saemias, a także datowane na III wiek ozdoby, zarówno bransolety, jak i torkwes, czy złota pokrywka na pixis. Również okres późnorzymski i wczesnobizantyński przynosi warte uwagi przykłady złotnictwa regionu. Oczywiście mamy także monety, no tutaj głównie dość popularne złote dominały wczesnego Bizancjum, jak widać solidy i tremissisy. A także jeśli chodzi o późny antyk, znakomite lokalne mozaiki. Ekspozycja rzecz jasna nie kończy się na antyku. Mamy tutaj także bardzo dobry wgląd w historię zarówno proto-Bułgarów, jak i chrystianizacji Bułgarów wymieszanych już ze Słowianami. I rzecz jasna, także częścią ekspozycji jest alfabet sporządzony przez Cyryla i Metodego. Albowiem pamiętajmy, że to nie z myślą o Rosji czy nawet o Rusi owi bizantyjscy mnisi wyruszyli z Konstantynopola, żeby przełożoną już na język słowiański Biblię popularyzować, no właśnie w księstwie wielkomorawskim, ale także właśnie na terenie Bułgarii. Cennym elementem prosto z Konstantynopola jest natomiast całun podarowany przez bizantyńskiego cesarza Andronikosa II, paleologa, dla arcybiskupa Ohrydy, datowany na koniec XIII bądź początek XIV wieku. A nad nim mamy z kolei przykład fresków XIV-wiecznych z prezbiterium kościoła świętego Mikołaja i świętego Pantaleona. Na najwyższym piętrze zgromadzono pamiątki po rodzinie carskiej, a także mamy ekspozycję na temat Bułgarii już po odzyskaniu niepodległości aż do roku 1945, a zatem to czas udziału Bułgarii w II wojnie światowej. Oczywiście tu również elementy numizmatyczne się pojawiają, jak chociażby banknoty z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ten odcinek szczególnie dedykuję moim studentom, a jako dowód, że związków Bułgarii z greckim antykiem należy szukać nie tylko w muzeach, a także współcześnie, za mną sklep o wdzięcznej nazwie Lukian. Do zobaczenia.